Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, materiale z podsumowania Food Champions. I tak, wiem, że mamy środę, taki materiał powinien się pojawić w poniedziałek, ale nie bijcie mnie, mam w tym momencie sesję, bardzo dużo nauki i tak cudem ten materiał się pokazuje, ale stwierdziłem, że warto was o czymś poinformować. Ostatnio grałem Food Champions. Grałem Food Champions składem za 20 tysięcy i wbiłem Elite 3. Ale jak to dokładnie wyglądało? Otóż nie zagrałem pełnych 30 spotkań tym składem, więc do tego od razu się muszę przyznać. Było tak, że na początku odpaliłem streama w piątek, niektórzy z was mogli na nim być, i zacząłem bardzo dobrze. Zacząłem od 2 zwycięstw. Niestety później przyszły 3 porażki. Co widzicie w tym momencie gdzieś po tej stronie, to wkleję. Nadeszły 3 porażki i miałem bilans 2-3. No, mogliście widzieć, że byłem trochę smutny, trochę rozczarowany swoją postawą, więc po prostu wyłączyłem streama, powiedziałem, że raczej kończę ten challenge, raczej to wyzwanie nie jest dla mnie, bo po prostu nie mam ochoty się męczyć tym składem, a jeszcze w poniedziałek mnie czekało dosyć ważne kolokwium, które w ogóle dobrze mi poszło, więc w sumie to Food Champions się przydało i nie mam zamiaru grać tego Food Champions. Natomiast później wieczorem coś mnie wzięło, że ach, potrzebuję właśnie odpocząć od nauki, odpalę sobie FIFA, zagram swoim głównym składem, tak dla zabawy. No i zacząłem grać i zagrałem 2 naprawdę mecze, w których trafiłem na mega mało wymagających rywali, to znaczy bardzo proste spotkania, raczej bez żadnej spiny i tak dalej, więc stwierdziłem, że okej, spróbuję dalej grać tym swoim składem za 20 tysięcy, zobaczymy co ma być, to będzie, najwyżej po prostu wyłączę, nie będę grał dalej tego Food Champions, ale nie odpalam streama, żeby nie nakładać na siebie dodatkowej presji, muszę być spokojny, muszę grać trochę lepiej, żeby coś tutaj osiągnąć. No i faktycznie, muszę przyznać, że bilans zaczął wyglądać coraz lepiej. W pewnym momencie przypominał, zresztą dosyć szybko zaczął przypominać taki mój standardowy bilans, który robię swoim normalnym składem. Też matchmaking był trochę lepszy, o czym za chwilkę z wami porozmawiam. Więc ostatecznie było tak, że nagle miałem bilans 21-6. Niestety, później mecz przegrałem i zrobił się z tego bilans 21-7, a nie ukrywam, doszły mnie słuchy o naprawdę niezłej drużynie tygodnia, która powinna się dzisiaj w FIFA pojawić, więc bardzo chciałem mieć tą elitę, żeby po pierwsze mieć więcej player picków, a po drugie, żeby mieć paczkę z 3 gwarantowanymi informami, z której pewnie i tak nic nie trafię, ale stwierdziłem, że bardzo bym chciał mieć. I tak zagrałem już 2 mecze tym swoim normalnym składem, więc i tak nie mogę powiedzieć, że wbiłem elitę składem za 20 tysięcy. To te 2 ostatnie dogram, czy te 3 ostatnie właściwie, bo to był chyba bilans 20, tak, to był bilans 26, a nie 21-6. To było 26, a później było 27 bodajże. Nie, 21-6, 21-7 i dograłem 2 mecze. No, wy to widzicie w tym momencie, tutaj gdzieś to mam zapisane. Dobra, aż sprawdziłem. 21-6 na pewno, później 21-7, no i zostały mi 2 mecze do końca. Zagrałem swoim normalnym składem, dlatego ostatecznie wyszło tak, że 25 meczów zagrałem składem za 20 tysięcy i 5 spotkań zagrałem swoim głównym składem. No i teraz, jakie mam przemyślenia? Otóż przede wszystkim większość z was pewnie jest ciekawa, jakim składem tego dokonałem. No, wyglądał on w następujący sposób. Wybaczcie, że mam tutaj 3 piłkarzy koncepcyjnych, ale po prostu już te karty sprzedałem, nie myślałem, że zdążę zrobić ten odcinek. Tak czy inaczej muszę strasznie pochwalić Lacazette'a, bo gość strzelał najwięcej bramek z całego tego składu. Również dosyć widoczny był o dziwo Dembele. Martial trochę przygasł, aczkolwiek czasem go wrzucałem na napad za Lacazette'a. I wtedy było naprawdę super. Ben Yedder dwunożny też grał dobrze. Środek pola w ogóle spisywał się świetnie. Goretzka i Fred. Chyba największe zażalenia mogę mieć do Zyle, którego tutaj wrzuciłem trochę z przymusu, bo bardzo chciałem mieć Goreckę. Mógłbym też wrzucić tutaj Tacha i jakiegoś Niemca na lewą obronę, ale stwierdziłem, że wezmę właśnie Zyle i tak wyszło. No, przepraszam. W ogóle Bai też nie grał jakoś cudownie. Ta obrona, do niej miałbym na pewno największe pretensje, ale środek pola grał na tyle dobrze, że tych błędów defensywy aż tak mocno widać nie było. No, jeżeli chodzi o Fermana, to przyznam szczerze, że też liczyłem na coś trochę lepszego, ale nie mogę powiedzieć, że miał jakieś wylewy czy strasznie mocno zawodził. Po prostu w paru sytuacjach, w których Courtois na pewno piłkę by wyjął, Ferman nie dał rady, ale to jest normalne, no ten gość jest przecież parę dziesiąt razy tańszy. Tutaj naturalnie widzicie jeszcze raz potwierdzenie, 23 wygrane na 30 spotkań, Elita 3. No cóż, mogło być lepiej? Nie. Wydaje mi się, że jestem mega usatysfakcjonowany, bo myślałem, że pełnym składem za 20k wbije gdzieś Golda 2, Golda 1, to znaczy tak łudziłem się, że ten Gold 1 tutaj będzie, a przyznam szczerze, że naprawdę wydaje mi się, że przy odpowiednim skupieniu jest się w stanie powalczyć o tą Elite 3, ale ja nie będę tego już w przyszłości robił i zaraz wam powiem dlaczego.
Jednej rzeczy w tym tanim składzie nie mogłem przeboleć, a mianowicie radości z gry. I ja wiem, że większość z was teraz będzie śmieszkowała w komentarzach, że ha, ha, jak to może być radość z gry grając FIFA. Ale uwierzcie mi, że grając Ronaldo, grając Messi, Neymarem, naprawdę taką radość można czasami odczuć. I człowiek się wkurza na te przegrane mecze, ale w trakcie wygranych, w trakcie tego, jak dobrze się klepie piłkę, jest naprawdę przyjemnie. Grając w napadzie Dembele, Ben Yedderem, Martialem i Lacazette'em, oni byli strasznie toporni, porównując właśnie ich do Messiego czy do Neymara, przez co ta gra nie kleiła się tak dobrze, przez co to było strasznie, ale to strasznie naciągane i grało mi się po prostu tym wszystkim nieprzyjemnie. Dodatkowo, jak pewnie przekonaliście się na streamie, jeżeli na nim byliście, zauważyłem, że słabsi obrońcy grają dużo agresywniej, prokurują dużo więcej kartek, bo Varanem otrzymałem przez ponad 500 meczów bodajże 2 czerwone kartki. Natomiast Zule, którym zagrałem 5 spotkań, te pierwsze 5 spotkań, w nich otrzymałem 2 czerwone kartki Niemcem. Bai też dostał jedną czerwoną kartkę w tych pierwszych 5 spotkaniach. Później było już trochę lepiej, później chyba miałem jeszcze 2 czerwone kartki łącznie, czyli na pozostałe 25 spotkań, ale to dlatego, że całkowicie zmieniłem swój styl gry, nie mogłem grać w obronie tego, co gram normalnie, co również było pewnym utrudnieniem, natomiast na pewno, mówię, te słabsze karty mają umiejętności odbioru piłki trochę gorsze, a agresję na podobnym poziomie, przez co no, gra się zdecydowanie ciężej w obronie, jeżeli właśnie mówimy tutaj o kartkach czy o faulach. I ostatnie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o grę słabszym składem FIFA 19, to to, że przynajmniej na obecnych warunkach przed aktualizacją, im tańszy skład, tym mam wrażenie, że lepiej się cofać głębiej w obronie i głębiej czekać na rywala, ponieważ swoim dobrym, mocnym, droższym składem staram się presować trochę zawodnika, wywierać pressing na jego graczach po prostu i odbierać piłkę gdzieś na połowie boiska, no bo nie jestem też typem gracza, który ustawia pressing bardzo wysoko i już na połowie rywala stara się tą piłkę odzyskać, natomiast gdzieś właśnie w okolicach połowy boiska staram się biegać tymi zawodnikami i spróbować przechwycić piłkę, natomiast w przypadku tego składu za 20 tysięcy zdecydowanie lepiej wychodziło cofanie się nawet w głąb własnego pola karnego i próbowanie odbierania piłki na 25 metrze, na 30 metrze od bramki. Było to dosyć skuteczne, też aż tak dużo strzałów finezyjnych z dystansu nie straciłem, znaczy goli po strzałach finezyjnych z dystansu nie straciłem, więc muszę przyznać, że tak, taktyka naprawdę wypaliła, aczkolwiek jak spróbowałem zagrać tak swoim droższym składem, to totalnie się gubiłem, bo ci zawodnicy wręcz sami chcieli atakować czasami rywala, wszystko to działo się za szybko i były dziury w obronie, więc nie wiem, po prostu takie małe spostrzeżenie, że z słabszym składem lepiej było cofnąć się do defensywy. Więc podsumowując, czy będę kiedykolwiek robił jeszcze taki challenge? Nie wiem, na pewno nie, jeżeli będę chciał grać dla przyjemności, a pewnie przez najbliższe tygodnie, miesiące będę tak chciał grać. Może taki challenge sobie zrobimy pod koniec FIFA 19, tego wtedy nie wykluczam. Natomiast obecnie wiem, że nie chcę już grać tym składem, bo mi się grało po prostu słabo, źle i nieprzyjemnie. Natomiast kto wie, w przyszłości może coś takiego złożę, myślałem też nad FUT Champions składem na przykład z Ekstraklasy, to by było coś, bądź składem Polaków. Wydaje mi się, że możemy taki challenge sobie kiedyś zrobić, ale na pewno nie w najbliższych tygodniach, bo muszę po prostu od tego odpocząć. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy taki materiał Wam się podobał, czy chcecie więcej takich dziwnych FUT Champions zagranych przeze mnie i czy macie jakieś pytania odnośnie tego składu, czy odnośnie właśnie FUT Champions, które przeżyłem. Bardzo, ale to bardzo będzie mi miło odpowiedzieć na nie, a widzimy się prawdopodobnie w piątek w nagrodach za FUT Champions, to znaczy ja je otworzę jutro, ale już w piątek zobaczycie, co mi wypadło i pewnie też odpalę streama z FUT Champions, więc już teraz Wam tam zapraszam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. I piona.